6 miesięcy temu, 23 czerwca, Minecraft otrzymał aktualizację 1.16, znaną też jako Nether Update. Od tamtego czasu nie dawała mi spokoju pewna myśl. Moja przygoda z tą grą zaczęła się w 2010 roku, kiedy to ograłem tę produkcję na śmierć. Jednak czy było to takie same doświadczenie jak dzisiaj? Oczywiście, że nie. Od czasu, gdy grywałem jeszcze w beta wersję ze znajomymi, Minecraft otrzymał całe 17 sporych aktualizacji. Słyszałem tylko pogłoski o tym, co znalazło się w grze, z komentarzy pod moimi filmikami czy z gameplayów osób, które oglądam. Nowi przeciwnicy, przedmioty, cele do osiągnięcia, biomy do zwiedzenia. Jednak moje konto Mojang pozostawało nieaktywne. Aż do teraz. Przed końcem 2020 roku uznałem, że chcę doświadczyć tych wszystkich nowych rzeczy i podzielić się z wami moimi wrażeniami. Nieważne, czy jesteś weteranem, który odpuścił sobie grę jakiś czas temu, ale ciekaw jest nowostek, zupełnie jak ja, albo może kimś, kto jest z grą zupełnie na bieżąco, ale chce posłuchać mojego zrzędzenia i zachwytów na temat obecnego Minecrafta. Zapraszam was wszystkich do oglądania i jeszcze zanim zacznie się faktyczna recenzja, chciałbym gorąco podziękować wspierającym mnie patronom. Pierwszym krokiem w mojej przygodzie było oczywiście wygenerowanie świata. Postanowiłem użyć sztuczki speedrunnerskiej i generować swoją planszę, aż będę blisko jakiejś wioski albo innego interesującego obiektu, aby zacząć zdziebko szybciej i efektowniej niż standardowo. I gdy wydawało się, że utknąłem na bezludnej pustyni, to na horyzoncie pojawiła się nadzieja. Niestandardowe formacje piaskowca, które okazały się być pustynną wioską. Za moich czasów grania w Minecrafta nie było czegoś takiego. Wszystkie wioski były z cobblestone'a i drewna. Wyglądały tak. Nie było żadnej różnorodności między nimi. Wszyscy mieszkańcy też wyglądali zupełnie identycznie. Gdy wszedłem na Wikipedię w trakcie pisania tego scenariusza, byłem zupełnie zaskoczony. Jest 5 kompletnie różnych rodzajów wiosek, w zależności od tego, gdzie w świecie się wygenerują. Daje to grze różnorodności, koloru i faktycznie czujemy się, jakby coś w tym świecie oprócz nas żyło. Jeżeli dobrze rozumiem, to zostało to dodane w aktualizacji z zeszłego roku. Razem z różnorodnością wizualną pojawiła się też funkcjonalna. Bo teraz każdy mieszkaniec wioski ma swoją pracę. Możemy manipulować, czym się oni zajmują, a co za tym idzie, jakie przedmioty sprzedają i kupują. Handlowanie z nimi ma teraz sens, bo chociażby klerycy wysokiego poziomu sprzedadzą nam buteleczki z expem. Nie wspominając o tym, że sam fakt handlowania daje nam cenne doświadczenie, które wykorzystać możemy w zaklinanie swoich przedmiotów. Oprócz tego w grze występują najazdy na wioski z wieloma falami i nowymi potworkami. Niestety ja odkładałem to na później, aż zostało mi mało czasu na recenzję, więc nie miałem okazji tego doświadczyć. Ale rozumiem cały zamysł i w wolnym czasie chętnie spróbuję. Albo może poczekam z tym do kolejnej aktualizacji i zrobię drugą część tej recenzji. Swoją drogą, wstrzymajmy się na chwilę, zanim porozmawiamy dalej o tym, co mnie spotkało grając do tej recenzji. Poświęćmy chwilę, żeby podkreślić, dlaczego Minecraft przez ostatnie parę lat dostaje tyle aktualizacji. W 2014 roku firmę Mojang wykupił Microsoft, ogromne studio, które ma mnóstwo środków i pracowników. Od tamtego czasu prace nad Minecraftem stały się dużo bardziej intensywne, przez co dostaje on tyle aktualizacji. I jeżeli mam być szczery, kocham to podejście. Gdy byłem młodszy, Terraria była grą, która ukradła znacznie więcej mojego czasu niż Minecraft. Różnica między tymi dwoma grami była oczywista. Minecraft był dużo mniej skomplikowany i budowanie w nim było dużo przyjemniejsze. Ten właśnie kreatywny aspekt, mam wrażenie, ciągnie dalej ludzi do tej gry. Nieskończenie generujący się świat, który możesz przemienić w cokolwiek. Budować, tworzyć muzykę, pułapki, dosłownie co tylko przyjdzie ci do głowy. Z drugiej strony była Terraria, która utknęła w wymiarze 2D, ale za to jest
ogromna, przesyt różnorodnych broni, tony potworków, prawdziwa masa bossów. Jednak w Terrarii budowanie nigdy nie było dla mnie frajdą, a nawet jedynie przymusem, bo NPC-ty potrzebowały swoich domków, a ja potrzebowałem NPC-tów. Ale to Terraria wygrała nastoletniego Filipa, bo zawsze na horyzoncie był jakiś nowy cel, kolejny boss do przejścia, nowy minerał do znalezienia. Te dwie gry nigdy nie będą tym samym doświadczeniem, bo skupiają się na różnych rzeczach. Dlatego gdy pytasz, czy Minecraft czy Terraria są lepsze, to po prostu zadajesz złe pytanie, bo odpowiedź jest, zależy jakiego doświadczenia szukasz. Jednak Minecraft przez lata powoli, ale stabilnie zaczął zaplombowywać tę dziurę. Prawdziwy koniec gry to było znalezienie diamentów i zrobienie z nich narzędzi. Po tym zostawało ci już tylko budowanie. I faktycznie mogłeś zbudować wszystko. Od wyjścia tej gry mogłeś grać aż po dziś dzień i się nie znudzić, bo jest tyle kreatywnych opcji w grze. Ale oprócz budowania nie było w niej nic szczególnego. To zmieniło się w momencie, kiedy smok Endu został dodany do gry. W końcu było wyzwanie, w które warto było mierzyć. Tylko że walka ze smokiem sama w sobie była bez sensu. Nie dostawaliśmy nic prócz expa. A po co nam exp? Na enchanty? A po co nam enchanty, jak zabiliśmy najpotężniejszą kreaturę w grze? Jednak oczywiście to nie był koniec historii tej produkcji. Żeby o tym porozmawiać, wróćmy do mojego doświadczenia z grą. Zszedłem do jaskiń, by ulepszyć swój ekwipunek. Tutaj nie spotkało mnie nic nowego. Opustoszałe szyby kopalni to coś, co już od dawna jest w grze. Jednak to miły odpoczynek od łażenia po zwykłej kopalni. To wkrótce ma się zmienić. Na przyszły rok jest planowana aktualizacja nazwana Jaskinie i Klify, w której wejdą nowe surowce do zbierania, nowe biomy w jaskiniach i nowi wrogowie, których tam spotkamy. Myślę, że to idealny dodatek do tego, co już mamy. Podziemia Minecrafta zawsze były dosyć mało ekscytujące. Właściwie to jest coś, czego nie widziałem wcześniej. Do gry dodano masę nowych klocków, na przykład dioryt, który nie ma żadnego praktycznego zastosowania, oprócz bycia blokiem ozdobnym. Dioryt to jeden z wielu takich przypadków. Rzućmy okiem na listę bloków z Minecrafta. Mamy odmiany ziemi, piasek, odmiany kamieni, odmiany minerałów, odmiany piaskowca, lodu, podwodnych, klocków. Zobaczcie, ile jest odmian drewna, kolorów desek, bloków z nedera, wełny, szkła, terakoty, przepalonej terakoty i z większości tych wszystkich bloków można zrobić płotki, schody, półbloki. Wszystkich tych klocków jest po prostu natłok. Większość z nich jest funkcjonalnie identyczna, służą do dekoracji i nie ma w tym nic złego. W Minecrafcie da się zwyczajnie puścić wodzę fantazji i zbudować, co nam się tylko podoba. A dzięki tym dodatkom z każdym patchem pojawia się nowy kolor i nowe tekstury, którymi możemy się cieszyć. Minecraft jest coraz bardziej kolorowy, ale to wzmacnianie aspektu, który już 9 lat temu był silny. Kiedyś nie potrzebowaliśmy terakoty. Wystarczyły cegły, kamień i szkło. I ludzie i tak robili fantastyczne rzeczy. Teraz tylko będą fantastyczniejsze. Ale co ze stroną, której brakowało rozmaitości? Co z wyzwaniem? Co z jakimś wyższym celem? Z każdą aktualizacją jest tego coraz więcej i więcej. Już od jakiegoś czasu mieliśmy w grze grobowce i świątynie, które można było ograbić. No i chociażby fortece Endu. W tych zazwyczaj standardowa nagroda nas kusiła. Potencjalne diamenty czy książki do enchantowania. Jednak z podwodną aktualizacją wprowadzono nowy rodzaj konstrukcji, której powinniśmy wypatrywać. Na dnie oceanu możemy znaleźć takie oto statki. Na ich pokładzie w nasze ręce może wpaść mapa prowadząca do skarbu. Ja miałem trochę niefart, bo skrzynka wygenerowała się pod wodą. W każdym razie ze skrzyni dostajemy losowo wygenerowane nagrody. Jeden z możliwych łupów to Heart of the Sea. Nigdzie indziej w grze go nie znajdziemy. Przedmiot ten oferuje nam unikalną funkcjonalność, bo generuje na sporym obszarze pod wodą tlen i pozwala nam szybciej kopać.
coś, co mega przydaje się w eksplorowaniu oceanicznych ruin. I to jest wspaniałe. Unikalny przedmiot z tej jednej aktywności, coś, co jest celem do osiągnięcia, albo przynajmniej pomoże nam osiągnąć inny cel. Na przełomie wielu aktualizacji takich rzeczy pojawia się coraz więcej i więcej w grze. Tutaj od razu na myśl pcha się nederyt, który dodali w ostatniej dużej aktualizacji. Diament nie jest już najlepszym ekwipunkiem w grze. Jest nim nederyt, który pozyskamy tylko i wyłącznie głęboko w nederze. Zdobycie tego ekwipunku likwiduje dwa problemy, które miałem kiedyś z grą. Nether był całkowicie niepotrzebny aż do tej aktualizacji. Mogliśmy przyjść nam po blaze rody, czaszki czarnych szkieletów albo jeden z paru unikalnych materiałów. Jednak teraz mamy wiele zachęt, by spędzić tutaj dużo więcej czasu. Wspomnieć też trzeba tutaj o nowych biomach, które spotkamy w Netherze. Nie widziałem jeszcze wszystkich z nich, ale mamy dwa rodzaje lasu. Czerwony i niebieski, z nową florą i mobkami. Przechodzenie przez bujny burz wśród tego czerwonego krajobrazu było dziwne. Wszedłem między drzewa, by się rozejrzeć i po dosłownie paru minutach dotarło do mnie, że przecież mogę się tu zgubić, a będę musiał znaleźć drogę powrotną do swojego portalu. To coś, czego wcześniej nie można było doświadczyć w Netherze. Drugim miejscem, o którym warto wspomnieć, jest Delta Bazaltu. To ten bardzo nierówny, nieprzyjazny teren, pełen nagłych spadków i lawy, która często zdobi dno tego biomu. Jeden krok w złym kierunku może być tutaj naszym końcem. Jednak to chyba mój ulubiony nowy biom. Jest inny. Miło się na niego patrzy. Szkoda tylko, że kompletnie nie ma potrzeby tutaj przychodzić. Na tym biomie nie respi się nic wyjątkowego, chyba że z jakiegoś powodu chcecie pofarmić magmowe gluty. Niemniej jednak to bardzo dobre dodatki do gry. Chociażby tylko dlatego, że krajobraz Netheru nie jest już taki nudny. Ale też dalej emituje aurę niebezpieczeństwa z każdej strony. Jednak to, co osobiście jest dla mnie ważniejsze, to fakt, że złoto w końcu ma jakiekolwiek zastosowanie. Złoto aż do tej aktualizacji nie miało żadnego praktycznego zastosowania. Mogliśmy go użyć w nieopłacalnych wymianach z mieszkańcami wiosek, albo by zrobić zbroję i ekwipunek, który pęknie tak szybko jak słoik w pewnym sławnym filmie. Teraz potrzebujemy go, by wykuć sztabki nederytu i aby wymieniać się z piglinami, nowymi mobkami z tej aktualizacji. Możemy od nich pozyskać m.in. perły Endermana, które łatwe do zdobycia w bezpośredniej konfrontacji nie są. No chyba, że jesteś mistrzem strategii i wykorzystasz kreatywniejsze sposoby walki z tymi zmorami. Jeżeli już przy tym jesteśmy, warto też wspomnieć, że w jednej z tych dużych aktualizacji weszła nowa broń. Trójząb, który możemy pozyskać od topielców. Mobków, które będą próbowały zatopić naszą łódź i ściągnąć nas na dno razem z nimi. Trójząb ma też własne enchanty. Mnie osobiście nie pociąga ta broń, więc się o nią nie starałem. Ale doceniam ten dodatek. W Terrarii moją ulubioną bronią było jojo, więc jestem wielkim fanem niestandardowych typów oręża. Mam nadzieję, że Minecraft będzie ciągle rozbudowywał swój arsenał, by zaoferować nam alternatywne sposoby na mordowanie przeciwników. Jedną z ostatnich rzeczy, o których chciałem pogadać, są wyspy Endu. Odblokowują się one po pokonaniu smoka. Do tego musiałem znaleźć portal Endu i go aktywować. Po czym uzbroiłem się w diamentowy miecz i zwykłą żelazną zbroję. Oraz pozaklinałem ją na odwalsie, czego potem pożałowałem. Walka była zupełnie taka, jak ją zapamiętałem. Bardzo wkurzająca. Przez cały czas bardziej się bałem Endermanów niż smoka. No i zdarzyło mi się umrzeć parę razy. Niby z ręki smoka, ale nie do końca. Jednak można śmiało powiedzieć, że to moja wina. Gdybym zaopatrzył się w miksturę powolnego spadania, to byłbym odporny na obrażenia od upadku. Walka w Minecrafcie często polega na naszym przygotowaniu albo kreatywności. Mało tutaj szans na pokazanie skilla. No chyba, że podczas strzelania z kuszy czy łuku w odległy obiekt. Nie mam pojęcia, co mogliby zrobić z tym systemem, aby był lepszy, ale nie oszukujmy się, walka w Minecrafcie nie jest ani trochę przyjemna i nie obraziłbym się,
gdyby ten system doczekał się drugiego przepracowania. Po pokonaniu smoka uzyskałem dostęp do zewnętrznych wysepek Endu. Zanim powiem cokolwiek innego, to chcę podkreślić, że kocham muzykę w tym miejscu. C418, czyli Daniel Rosenfeld, napisał znaczną większość utworów, które słyszycie grając w Minecraft. Gra nigdy nie byłaby takim samym doświadczeniem, gdyby nie on. Wśród jego utworów, napisanych z myślą o Endzie, znajduje się chociażby ten kawałek. W tle słychać fragmenty utworu Sweden, sławnego i rozpoznawalnego jako najsłynniejszy kawałek z soundtracku Minecrafta, ale jest spowolniony, zagłuszają go inne dźwięki, ma dodane echa, dźwięk jest zdeformowany. Dla mnie to jasny przekaz. To Minecraft, gra, którą znasz, ale to miejsce jest ci obce, nieznane i jest niebezpieczne. Muzyka w tej grze to czysty geniusz. Wśród niekończących się wysp kresu powinienem gdzieś tutaj móc znaleźć fortecę i zdobyć parę skrzydeł, które nazywają się Elytra. Jednak nie miałem szczęścia, a czas mnie gonił, by wypuścić tę recenzję na YouTube. Nie wspomniałem o wielu rzeczach dodanych przez te lata. Pszczołach i ich ulach, podwodnych ruinach i pewnie wielu jeszcze rzeczach. Minecraft jest obszerny. Nie tylko jako gra, tylko jako część naszej dzisiejszej kultury. Każdy z was wie, co to jest Minecraft. Wiedzieliście to dawno, zanim kliknęliście w ten filmik. To dobra gra, która dalej się rozwija i będzie się rozwijała. Celem tej recenzji nie było to zbadać czy podważyć, a jedynie pokazać zainteresowanym, jak ta gra się zmieniła i co ja myślę o tych zmianach. Mam nadzieję, że Minecraft nigdy nie przestanie być Minecraftem, ale też nie miałbym nic przeciwko, gdyby stał się czymś więcej, czymś lepszym. Ekipa Mojang na pewno będzie pracować nad tym, by się to stało. Na pewno gra nie zniknie ani nie zginie. Za parę dni będzie 2021 rok, a my dalej tutaj jesteśmy. Dalej rozmawiamy o Minecrafcie. Jakby to było coś nowego, coś hot czy coś trendy. Prawda, już nigdy nie wykopiesz swojego pierwszego diamentu, nigdy już nie doświadczysz tej paniki nocowania po raz pierwszy w grze. Ale kto wie, może za parę miesięcy zejdziesz do kopalni i po raz pierwszy wykopiesz jakiś nowy surowiec. Albo po raz pierwszy spotkasz nowego wroga i spanikujesz. I to jest piękno tego wiecznie ewoluującego klasyka. Przyjacielu, jeżeli podobał ci się ten materiał, to zawsze możesz wspomóc mnie na Patronite. Polecam też inne materiały, które widzisz teraz na ekranie. Podziel się tym, co myślisz o tej produkcji w komentarzach pod filmikiem i usłyszymy się w kolejnym materiale.